Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Tymi słowami Adam Mickiewicz wychwalał potęgę wiedzy. Dla młodych nauka często jest przykrym obowiązkiem. Jednak co z tymi, którzy są młodzi duchem, chcą zaangażować się społecznie i są chłonni wiedzy? Teraz i tutaj, w Łobrzenicy, wszyscy starsi mieszkańcy mogą się rozwijać. W mieście bowiem powstaje Uniwersytet Trzeciego Wieku. To jest ciekawa inicjatywa, że można się razem spotkać i porozmawiać. Można się tam nie tylko rozerwać, ale jeszcze czegoś na stare lata nauczyć. To jest za mała miejscowość, żeby uświadomić takich starszych do takiej inicjatywy, nie? Bo oni, wie pan co, moim zdaniem, no tylko Radio Maryja, nie? Różaniec. Rozwija się dalej człowiek, nie gnuśnieje w domu, tak? No i zdobywa wiedzę jeszcze, która no, w domu na pewno by sama nie przyszła. Wielu seniorów z Łobrzenicy jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach i potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Tak było chociażby z mamą jednej z założycielek uniwersytetu. Obserwowałam moją mamę, która do 79 roku życia była bardzo aktywna zawodowo. Natomiast nie ma gdzie się rozwijać. Jej koleżanki no niestety poodchodziły, najbliższa rodzina też. No i kiedy tak właśnie obserwowałam, jak zmieniło się jej życie, pomyślałam, że to samo na pewno dotyka wiele innych starszych osób i stąd takie moje przemyślenia i takie działania, ażeby coś zrobić, żeby to zmienić po prostu. Realizacja tego projektu jest w Łobrzenicy możliwa, bo gmina podjęła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem imieniem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uniwersytet Seniorów z kolei opieką objął profesor Bernard Mędlik. Rzadko się zdarza, by w tak małej miejscowości powstawały tego typu inicjatywy. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia seniorzy zabiorą się do nauki. Podejmowaliśmy w Łobrzenicy różne próby właśnie organizacji życia, aktywizacji osób starszych. Uważaliśmy, że takim kompleksowym rozwiązaniem tych problemów byłby Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rzeczywiście w tego typu środowiskach małych rzadko gdzie coś takiego funkcjonuje, ale odważyliśmy się na to, przeprowadziliśmy konsultacje z środowiskami, które prowadzą Uniwersytet Trzeciego Wieku i uważamy, że to byłoby kompleksowe rozwiązanie. Wiele wskazuje na to, że seniorzy z Łobrzenicy zasiądą w tych krzesłach już w październiku, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Artur Maras, Telewizja Asta.